Witam serdecznie w kolejnym odcinku co nowego Ekstra. W odcinkach z tej serii dokładnie przyglądamy się aktualnemu tygodniowi i mówię wam, co zrobić, żeby w tym tygodniu wycisnąć z niego jak najwięcej się da. Ale zacznijmy sobie od ogłoszeń. W ciągu ostatnich kilku dni troszeczkę było monotematyczne na kanale, bo cały czas było gietone na 100% i w odcinkach z tej serii robiłem cracking Bell. Hacking Bell po raz pierwszy warto podkreślić, bo niektórzy pisali w komentarzach, że hej! To jest przykład jak nie robić poranników! Ja Esy, myślę, fajnie, tylko że to nie były poranniki. To jest luźna taka seria, w której maksuje git Online. I Cracking Bell robiłem po raz pierwszy, więc wiadomo, że jakieś błędy tam były. Na tym polega granie w content po raz pierwszy. Jeżeli ktoś z Was zrobi perfekcyjnie wszystko za pierwszym razem, no to gratuluję. Ale już nie ironizując, to sprawa jest taka, że ograłem na maksa jak się da ten content, i już miałem dla Was montować porannik który będzie połączenie takich podstaw, czyli po prosto jak to zacząć, plus wszystkie typy, jakie znam do misji, żebyście mogli sobie ten napad szybko powtarzać, misję przechodzić w mgnieniu oka. Jak się mówi? Chyba tak. Po prostu pokażę wam, jak te misje przejść łatwo, a także przy okazji szybko. Film ten planowałem, że pojawić miał się jutro, ale niestety będę go musiał troszeczkę przesunąć, przez to, że muszę go nagrać kompletnie od nowa, przez to, że Rockstar niestety. Zmienił napad na Cracking Bell. Oczywiście jak zawsze, bez żadnej informacji, oficjalnie, ale dosyć poważna zmiana zaszła i o tym opowiem wam w innym segmencie. I zostało nam jeszcze jedno ogłoszenie. Jeżeli jeszcze nie znacie mojego drugiego kanału Buckles to zapraszam tam, bo aktualnie trwa tam seria, w której robię klasyczne napady. Więc jeżeli chcesz powspominać stare OG napady albo nauczyć się nowych trików. Na przykład, jak uciekać helikopterem na na Pacific Standard, no to zapraszam tam, linka zostaje wam w przypiętym komentarzu. Wyczekiwaną nowością, która pojawiła się w tym tygodniu, jest możliwość wykupu aut z złowiska. Niestety tylko i wyłącznie wybranych, są one oznaczone na naszym komputerku taką różową ikonką. W tym tygodniu jest to Comet S2 Cabrio, który normalnie kosztuje prawie 2 miliony. Ale w tym tygodniu możecie go dostać za 20 albo nawet 10 tysięcy. Zależy to od tego, czy macie wytwórnie fałszywych dokumentów, czy je nie macie. Jeżeli macie, no to jest zniżka dostęda 50%, więc zamiast 20 k płacisz właśnie 10? Fajna sprawa. Bo zobaczcie, że w ten sposób pojazd, który kosztuje prawie dwie bańki, możecie mieć za 10 tysięcy. Jak to przełożymy sobie na procenty? To nawet nie zapłacisz jednego pełnego procenta wartości rynkowej tego pojazdu. Możesz go kupić tak taniutko. Oczywiście dochodzi do tego koszt złomowiska, robocizna, jak mamy się dokładnie czepiać, ale jak to wszystko macie, no to samochód tak naprawdę kupujecie sobie za 10 tysięcy. Bardzo fajna sprawa, szczególnie że trafisz jakiś pojazd, który Was będzie oczywiście interesował. Komet S2 Cabrio jest całkiem przyjemny. Przy okazji ma także tunik już zamontowany. Osiągi co prawda są standardowe, ale macie już zmienny zderzak, spoiler macie, różne pródzi, oznaczenia, tego typu sprawy już macie zamontowane, więc jest to strasznie fajna sprawa. Jedyne na czym upolewam to to, że dotyczy to tylko i wyłącznie wybranych pojazdów. Moim zdaniem każdy pojazd, który kręci z złowiska powinien mieć taką możliwość. Ale niestety Rockstar postanowił inaczej. Jeżeli jesteście dokładny poranieni, to stworzymy o tym dedykowany materiał, więc tam was odsyłam. Przejdźmy sobie dalej. Rozdawnictwo. W poprzednim tygodniu, za wyzwanie tygodnia, Rockstar rozdawał czapkę Cracking Bell. Jak się okazuje, Rockstar to przedłużył i w tym tygodniu także macie możliwość zdobycia tej czapki, ale troszeczkę w inny sposób. Tym razem musicie ukończyć wyzwanie tygodnia, które każe wam zarobić 50 tysięcy jako partner lub ochroniarz. Dla przykładu, jeżeli pracujecie dla kogoś z no to co 15 minut dostajecie wypłatę i z tych wypłat musicie te 50k uzbierać. Po wykonaniu tego dostajecie oczywiście standardowe 100 tysięcy za wykonanie zadania, a także czapkę Clacking Bell. Powtarzam, żeby nie było wątpliwości, jest to dokładnie ta sama czapka, która była w zeszłym tygodniu, tylko wyzwanko jest nieco inne. Przechodzimy sobie dalej. Darmowy samochód. W tym tygodniu macie ostatnią szansę na to, żeby zapisać się na odbiór darmowego samochodu 8F Drafter. Wystarczy, że wejdziecie na stronę Rockstar, piszecie, że hej, chcę ten pojazd, i za tydzień będziecie mieli do kupna ten samochód za darmożkę. Czyli teraz, w tym tygodniu, jeszcze tego samochodu nie odbierasz, tylko po prostu deklarujesz powiedzmy chęć otrzymania tego pojazdu za darmo, a za tydzień będzie już możliwość wejścia do legendarium Transport. I kupienia tego pojazdu za 0. Przejdźmy dalej, do segmentu warto kupić, i od razu z tego segmentu sobie uciekam, dlatego że w tym tygodniu nie ma absolutnie nic ciekawego do kupienia. Wszystkie pojazdy mają małe zniżki i do tego nawet nie są w jakikolwiek sposób interesujące. Więc przeskakujemy sobie do segmentu tak zarobisz i tutaj powinienem zastosować ten sam manewr, że tak to powiem, bo także nie ma absolutnie jednej ciekawej premii. Ale, jednak zamierzam co nieco wam powiedzieć na temat tego, że Rockstar dał premię na napad na farmę Cracking Bell. I jest to o tyle ciekawe, że dał nam premię raz 2 hajs i raz 2 RP, ale na całe przygotowania. EXP wiadomo, z każdego przygotowania leci, ale hajs możecie zdobyć tylko i wyłącznie na dwóch przygotowaniach. Więc, tak, jest to przygotowanie czwarte: wjazd i wyjazd. Tam krainiecie samochody. I jak wiadomo, potrzebujecie tylko i wyłącznie jednego samochodu. Ale możecie także ukraść sobie wszystkie trzy załóżmy. I za każdy pojazd, który ukradniecie ponad miarę, że tak to powiem, każdy samochód dodatkowy, który ukradniecie, to może lepsze słowo. To za niego dostajesz 10 tysięcy. Teraz za raz dwa będzie to 20 tysięcy. Dalej się kompletnie nie opłaca. Kraść dodatkowych samochodów, ale informuję, że tutaj możecie zarobić więcej. Chociaż nie warto. I kolejne. Przygotowanie, które daje hajs, to przygotowanie ostatnie, czyli numer 5. Przestępczość jest zdezorganizowana. W tej misce, macie, etap, gdzie musicie zajść kartę w skrytkach. Te skrytki wiercicie za pomocą wiertarki, kto by się spodziewał. I tam, oprócz karty, możecie znaleźć worki z hajsem. Normalnie jest tak, że każdy worek daje wam 500 dolarów, jak się nie mylę, więc teraz będzie wam dawać to 1000 dolarów. Każdy worek. Moim zdaniem, wciąż nie warto tego wiercić, ale na tym Faktycznie ta premia raz-dwa hajs jest. Rockstar bardzo często robi takie akcje, że na początku daje premię na przygotowania i w kolejnym tygodniu daje premię na finał. Więc jest opcja, że za tydzień dostaniemy premię półtora, może nawet premię raz-dwa na finał napadu, czy też nalotu na farmę Cracking Bell. Są to oczywiście moje przewidywania, ale jest to moim zdaniem bardzo mocno prawdopodobne. Przechodzimy do ostatniego segmentu z naprawionymi błędami. I tutaj Rockstar mnie troszeczkę zirytował, nawet podwójnie. Bo zobaczcie, został naprawiony błąd, który pozwalał wam zapisać sobie strój z finału nalotu na farmę Crashing Bell. Chciałem stworzyć materiał na temat tego licza na mój drugi kanał, ale niestety nie stworzę, bo Rockstar to załatał. Nie miło. Druga rzecz, która mnie jeszcze bardziej zirytowała, bo Rockstar. Usunął możliwość zmiany poziomu trudności na przygotowaniach, a także finale nalotu na farmę Kracking Bell. Wcześniej dało się odpalać te wszystkie misje na easy i to było kozackie. Teraz z góry jest zarzucony poziom normal. Nie da się go zmienić. Oczywiście ma to sens, dlatego że zmiana poziomu trudności nie wpływała w żaden sposób na zarobki z przygotowań, a także z finału. Mimo tego, że była wprost informacja na ekranie, że hej, dostaniesz więcej hajsu. A więc tego hajsu się nie dostawało, za finał na przykład zawsze było to 5000, 500 niezależnie na jakim poziomie trudności graliśmy ten finał Więc to lekko wprowadzało w błąd, ale teraz nie będzie was wprowadzać, bo takiej opcji po prostu już nie ma w menu kiedy będziesz odpalał misję, nie ma możliwości wyboru poziomu trudności Ja niestety staram się być perfekcjonistą, w miarę możliwości oczywiście i stworzyłem dla Was już praktycznie cały poradnik na temat tego, żeby grać na poziomie Easy. Tłumaczyłem, czemu tak to działa, czemu w ten sposób trzeba grać. Różne triki i tak dalej pokazałem, ale ten poradnik teraz nie ma sensu. Muszę go nagrać kompletnie od nowa, bo nie ma już poziomu Easy. Co prawda, będzie mnie to lekko irytować, no bo teraz to jest troszeczkę na premii. Przygotowania są na premii raz 2HC, raz 2RP, a ja jednak poraniki staram się nagrywać na neutralnym, powiedzmy, gruncie. Takie jak one przez większość czasu płacą, czyli bez żadnej premii. A teraz, niestety, będę nagrywał pranik od nowa na premii yy, na te przygotowania. Trochę mnie to będzie irytować: no bo wiecie, w przeciwniku będzie wylatywać 50 eggs spadł z 25, więc niewielka różnica, ale mnie to będzie irytować. Dodam jeszcze, że specjalnie przed premierą nowego tygodnia. W nocy, w czwartek, jeszcze nie było nowych premii, nowych zniżek, to specjalnie grałem tę misję, nagrywałem cały poradnik po to, żeby nagrać to bez absolutnie żadnej premii. A teraz wszystko obsuli, przez to, że usunęli poziomy trudności. Dzięki Rockster. E, dobra, przejdźmy dalej. Został naprawiony glitch na powtarzanie finału. Działało to w ten sposób, że była playlista i grało się cały czas finały. Teraz to zostało złatane, i jeszcze został naprawiony merge glitch na torze testowym. I tyle.